Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami października. Październik właśnie dobiegł końca, mamy początek listopada i chciałbym z Wami podzielić się tymi kosmetykami, które naprawdę mi się sprawdziły w przeciągu zeszłego miesiąca, które mi się najbardziej podobały, których używam najczęściej i które być może mogą się sprawdzić u Was. Więc jeżeli jesteście ciekawi, które produkty u mnie gościły na mojej świętej liście, zachęcam Was do oglądania dalej. No więc zaczniemy od pierwszego produktu, który może część osób, które oglądały mój filmik na temat Fenty Beauty, a przynajmniej dwóch pierwszych produktów z tej marki, które mam i które oceniłem na kanale, może trochę zdziwić, dlatego że będę mówić właśnie o podkładzie Fenty Beauty. Natomiast zdanie, które wypowiedziałem na jego temat w tamtym filmiku, nie zmienia się. Ja go nie lubię. No to dlaczego jest w ulubieńcach? W ulubieńcach jest dlatego, że tworzy doskonałe kombo z moim ulubionym podkładem Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Ten podkład sam w sobie dla mnie jest za ciężki, za bardzo ciastkowaty, ma za mocne krycie, ale w ten nienaturalny sposób. Na temat jego trwałości nie jestem w stanie się wypowiedzieć, dlatego że po prostu nie byłem w stanie go na tyle długo na twarzy wytrzymać, bo mi się nie podobał. Z drugiej strony mamy podkład, który jest naprawdę bardzo fajny, ma ładne krycie, ma ładną trwałość i naturalne wykończenie, przynajmniej dla mnie. Natomiast no, chciałem w jakikolwiek sposób ten podkład włączyć w moją codzienną rutynę, żeby przynajmniej troszeczkę wykorzystać tą kwotę, którą na niego wydałem i postanowiłem dodać jeden do drugiego. I to jest dla mnie wygrywające kombo. Dzięki temu podkładowi ten podkład ma większe krycie i dłuższą trwałość, ale dzięki temu podkładowi ten podkład jest nareszcie bardziej naturalny do tego stopnia, że jestem w stanie go nosić. Razem tworzą naprawdę takie dość mocne krycie i wyglądają na twarzy nieskazitelnie. Oczywiście nie zachęcam Was do kupowania obu tych podkładów naraz, bo jednak to byłby dość duży wydatek i trochę marnowanie pieniędzy w moim odczuciu. Lepiej już zainwestować po prostu tylko wyłącznie w ten jeden lub w jakiś inny dobrze krojący podkład, jeżeli tego potrzebujecie. Natomiast jeżeli Wam się przytrafiło posiadać te oba, spróbujcie je mieszać i wydaje mi się, że być może u Was też się będzie sprawdzać tak samo fajnie jak u mnie. Więc o ile ten sam podkład w sobie otrzymałby takie 3 władki na 10, terazem otrzymują 8 na 10. Na chwilę przeskakujemy do pielęgnacji i pokażę Wam teraz maseczkę z Avonu. Jest to Clear Skin by Avon Pore Shine and Control Black Mineral Mask. Jest to bardzo, bardzo fajna maseczka właśnie do oczyszczania skóry. Ona oczyszcza skórę nie w za mocny sposób, ale na tyle skuteczny, żeby zauważyć różnicę. Skóra po niej jest miękka, właśnie wyraźnie oczyszczona, natomiast nie jest przesuszona ani ściągnięta, więc jest to raczej taka delikatniej oczyszczająca maseczka, ale jednak, tak jak mówię, w skuteczny sposób. Nie ma w sobie żadnych granulek, więc nie podrażnia skóry. Spłukujemy ją po 10-15 minutach. Co prawda dość trudno schodzi, trzeba się troszeczkę przy niej namyć, ale za cenę 10 zł i za efekt, który daje, moim zdaniem absolutnie zasługuje na znalezienie się w ulubieńcach. I dlatego, że też jest bardzo w moim odczuciu porównywalna do maski z Origins i mogłaby być jej kopią tej takiej właśnie czarnej, oczyszczającej. I właśnie przez to, jak fajnie działa i przez jej cenę, daje jej również 8 władków na 10. Wracamy do kolorówki i tym razem pokażę Wam miniaturkę, którą dostałem przy zakupach. Natomiast ta miniaturka zaczyna powoli strącać z tronu mój poprzedni ulubiony żel do brwi, czyli żel z Benefitu Brow Setter, czy 24 Hour Brow Setter. I mowa tutaj o żelu z Anastasii Beverly Hills, tym Clear Brow Gel. Jest niesamowity. Brwi po nim są jak plastik. Jeżeli macie problem z waszymi brwiami i macie bardzo niesforne brwi, ten żel utrzyma je przez calutki dzień w miejscu. Ogólnie mam nadzieję, że ta próbka będzie wydajna, ale jak tylko mi się skończy, lecę po uzupełnienie, dlatego że ten żel jest niesamowicie mocny. Niesamowicie długo utrzymuje moje brwi w tym stanie, w jakim ja chcę, żeby one były, a moje brwi są niesforne. I ma bardzo fajną szczoteczkę i właśnie tym dla mnie chyba wygrywa, bo o ile ta szczoteczka tutaj też mi się wydawała fajna i bardziej innowacyjna, o tyle ta taka najbardziej tradycyjna szczoteczka, jaka jest tutaj, tak jak od zwykłego tuszu do rzęs, okazuje się o wiele lepiej przyczesywać mi te brwi i zostawia takie jakby prześwity między nimi, co sprawia, że one wyglądają bardzo naturalnie, ale też są nadal bardzo mocno podkreślone, tak jak mam nadzieję, że jesteście w stanie zobaczyć w tym filmiku. Więc jeżeli potrzebujecie mocnego żelu do brwi, to cudo jest dla Was. 10 płatków na 10. Huda Beauty Emerald Obsessions. Jest to ta zielona wersja jej paletki z serii Obsessions i moim zdaniem jest świetna.
tylko że trzeba na nią uważać. W tym sensie nie tyle samego produktu, że coś jest z nim nie tak, bo akurat te cienie są naprawdę bardzo fajne i jeżeli widzieliście mój filmik, gdzie otworzyłem maskę Niki Tutorials, to wiecie, że bardzo fajnie mi się sprawdziły. Natomiast po prostu chcę was uprzedzić, że pomimo, że to są dobre cienie, musicie po prostu uważać na to, czy te cienie faktycznie u was będą w użyciu. Huda ma 5 kolorów takich paletek, niebieską, czerwoną, którą również posiadam, fioletową i pomarańczową. Te pozostałe 3, których nie mam, planuję nadal zdobyć przez to, jak bardzo podoba mi się ta pierwsza. Tej drugiej nie miałem jeszcze okazji zbytnio używać, swatchowałem ją trochę. Wydaje się być fajna poza tym jednym cieniem, który jakoś się zbrylił i nie za dobrze się chce swatchować i boję się, że ta paletka może być niewypałem, ale oczywiście wykonamy razem test kiedyś. Natomiast ta paletka sprawdziła się u mnie doskonale i jest bardzo, bardzo pięknym produktem. I tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie konkretnego koloru, myślę, że warto sięgnąć po jedną z tych paletek, bo są bardzo fajnej jakości. Natomiast właśnie chcecie, musicie mieć do niej jakąś inną paletkę, tak jak powiedziała zresztą Red Lipstick Monster, bo o ile nie chcecie, tak jak ja, robić monochromatycznego makijażu w jednym kolorze, to będziecie potrzebować jakiejś nudziakowej, takiej standardowej paletki, która będzie mogła wam akompaniować tą, bo dla większości ludzi to będzie tylko i wyłącznie dodatek właśnie do jakiejś zwykłej paletki, którą już posiadacie. Z faktu na sam koncept i na pomysłowość i na wyjątkowość produktu dałbym temu produktowi 10 na 10. Natomiast pomimo, że formuła jest troszeczkę gorsza niż taka idealna, którą ja bym sobie wymarzył i dlatego, że jednak nie jest to bardzo uniwersalny produkt, daję jej 7 błatków na 10. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że na moich ulubieńcach zrządzi się zasada 5. Zawsze w moich filmikach staram się pokazać wam 5 produktów, żeby nie było ich za mało, ale też żeby nie przedłużać właśnie tego filmiku. Miałem w tym miesiącu tych ulubieńców o wiele więcej. Jeżeli w przyszłym miesiącu będzie ich mniej niż 5, postaram się wam pokazać to, co na co zabrakło czasu w tym filmiku, ale dzisiaj przychodzę właśnie wam do pokazania ostatniego produktu i będzie to kolejny produkt z Anastazji Beverly Hills. Kolejny produkt, który mieliście okazję już oglądać na moim kanale, jeżeli mnie oglądacie. I jest to paletka z rozświetlaczami Dream Glow Kit. Jest to paletka z rozświetlaczami kolorowymi, chociaż co prawda daleko nie wszystkie są takimi kolorami, takimi rozświetlaczami, bo daleko nie wszystkie mają tą kolorową właściwość do nich. Ethereal Unicorn. 2 rozświetlacze, jeden różowy, drugi bardziej lawendowy. One faktycznie na twarzy wyglądają jak kolorowe rozświetlacze. Pozostałe, takie jak Wish, Sunshine, Regal i Magic, wyglądają na twarzy bardzo, bardzo zwyczajnie, dzięki czemu jest to moim zdaniem unikatowa, nie unikatowa, unikatowa również, ale bardziej uniwersalna paletka jednak dla osób, które chcą móc również nie uzyskać bardziej stonowane luki, dlatego że tutaj będziemy mogli, tak jak mówię, osiągnąć ten bardziej naturalny efekt, o ile tak mocne i metaliczne rozświetlenie można nazwać naturalnym, przynajmniej kolor jest, ale też bardziej szalone, więc jeżeli ktoś poszukuje też dobrego różowego rozświetlacza, ten i ten jest cudowny. Więc paletka moim zdaniem jest uniwersalna, ma w sobie fajne kolory, jest duża gramatura i w porównaniu ceny, jakości i ilości produktu, jakie otrzymujemy, to naprawdę dostajemy sporo za nasze pieniądze. Więc dla mnie produkt jest bardzo, bardzo wysoko oceniany, dlatego tylko i wyłącznie, że spodziewałem się po tym większej ilości kolorów wyjątkowych, daję temu produktowi 9 na 10 płatków. Natomiast dla osób, które nie oczekują tego po paletce, myślę, że ona może być nawet jeszcze wyżej. I tak to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie oglądać takich więcej, do lajkowania tego filmu i do kliknięcia dzwoneczka, jeżeli chcecie być powiadomieni w trakcie nagrywania moich następnych filmów, że takowe będą się pojawiać. Więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Cześć!